Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Na zewnątrz zimno i co teraz? Wypadałoby się rozgrzać. Taki standardowy grzaniec niekoniecznie może nam smakować, więc pójdźmy troszeczkę dalej. Rosso Malt. Dziś właśnie taki koktajl przed nami. By go przyrządzić, do shakera wkładamy sobie papryczki chili. Martini Rosso. ml. Kolejno sok pomarańczowy i soku 30 ml. Następnie sambuka. Ona nada nam bardzo mocnego, anyżowego posmaku. Jej 15 ml. Tak naprawdę ona wpłynie na to, że pijąc koktajl będzie nam po prostu gorąco. By wzmocnić nasz koktajl, użyjemy sobie Jim Beama o smaku miodu. I 40 ml ląduje w shakerze. Skoro koktajl ma nas rozgrzać, no to wyszejkerowanie go z lodem byłoby totalnie bez sensu. My użyjemy sobie sprężyny ze strainera, która napowietrzy nasz koktajl. Taki oto gliniany kubek posłuży nam dzisiaj za naczynie na nasz koktajl. By zatrzymać pestki z papryczek, wszystko przelewamy sobie przez sitko. Do środka dwie pomarańczki, dwie cząstki pomarańcza. No i oczywiście dekoracja. By koktajl faktycznie był grzańcem, umieścimy sobie go tutaj właśnie na podstawce, gdzie mamy w środku świeczkę. Dekoracja powinna nawiązywać swoim charakterem do koktajlu. Skórka z cytryny i ładnie wycięte gwiazdki z ostrej papryki. Do tego bardzo aromatyczny rozmaryn. I nasz koktajl jest gotowy. Życzę Wam smacznego. I przede wszystkim życzę ciepłych dni. Zapraszam na naszego Facebooka Ja za barem oraz zasubskrybujcie nasz kanał Alternative Bar TV, by być na bieżąco z innymi ciekawymi koktajlami, które dla Was przyrządzimy. Do zobaczenia. Włączony. No to jedziemy. Autostopem. Dobra. Tak, jak ja mówię, to one tak hop, hop, hop. No.